krzyk dziś do Jezusa. Jeżeli szukasz prawdy, jesteś osobą, która ma pustkę w sercu. I ta pustka nie jest niczym wypełniona, jakąkolwiek podróbką, imprezą, narkotykami, dobrym seksem, partnerami, partnerkami, ilością pieniędzy. To nie jest w stanie wypełnić pustki, którą masz w sercu. Ale jestem tutaj dziś dla ciebie, abyś usłyszał prawdę, którą dziś przyjmiesz przez wiarę. Przyjmiesz dziś Jezusa. Ten, który wypełni tą pustkę swoją miłością prawdziwą, akceptacją i bezpieczeństwem. Kochani, to jest łaska. Dziś jest wieczór łaski. Kochani, nazywam się Damian Lorek i w 2015 roku jako narkoman, jako osoba, która cały czas imprezowała, która próbowała sobie właśnie tą pustkę, którą miałem w sercu wypełnić. Ale gdy rano się budziłem, ona była nadal. Był brak, był nadal głód. Ale gdy umierałem, bo przedawkowałem, to zawołałem do Jezusa, że jeżeli jesteś Boże i żyjesz, to przyjdź do mnie i ogarnij moje życie. Podnieś je, bo ja sobie sam nie radzę. I przyszedł do mnie Jezus. Kochani, Jezus Chrystus jest żywym Bogiem. Nie mówię ci o religii. Mówię ci o żywym Bogu. Mówię ci o osobie, która przyszła do mnie i podniosła moje życie. Zostałem uwolniony. Pustkę, którą miałem w sercu, została wypełniona prawdziwą Bożą miłością. Poznałem samego Boga. Poznałem Jezusa. Narodziłem się w moim pokoju na nowo. I dzisiaj jestem z przesłaniem do was. Te przesłanie jest prosto z nieba. Mieszka we mnie Duch Święty i wiem, że każdy z was musi narodzić się na nowo, aby wejść do nieba. A stanie się to tak, że ty musisz podjąć decyzję. Ty musisz uniżyć się i zaprosić Jezusa. Przyznać się do błędu, do grzechu, że jesteś grzesznikiem. Bo Słowo Boże mówi, że nie ma ani jednego sprawiedliwego. Każdy człowiek zgrzeszył. Każdy człowiek zgrzeszył i karą za grzech jest śmierć. Jest śmierć. To jest bardzo proste. Musisz to przekuć. Musisz się nad tym zastanowić. Ale Bóg tak pokochał ten świat, że zesłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, po to, aby każdy z was w Niego uwierzył. W Niego uwierzył i przyjął Go jako swojego Pana i Zbawiciela. Oddał Mu swoje życie. Uwierzył w to, co stało się na krzyżu Golgoty. Uwierzył, że On umarł za twój grzech, a po trzech dniach zmartwychwstał. Kochani, Jezus zmartwychwstał i Jego Duch cały czas jest. On cały czas jest. I On chce dziś w tobie zamieszkać. Zamieszkał we mnie w 2015 roku. Przez akt wiary i decyzji. Zapragnij dziś Boga żywego. Jego święta krew chce cię tu na tym miejscu dziś oczyścić. Albo chyba, że wrócisz do domu i powiesz: Jezus, ja chcę się z tobą spotkać. Ja chcę tobie oddać życie. Jestem grzesznikiem. Przyznaj się przed samym sobą, że jesteś grzesznikiem. I ja się przyznałem. Jeżeli ktoś z was chce oddać życie Jezusowi jako osoba dorosła w tym kraju, tak wychowano społeczność, że to rodzic decyduje. Że to rodzic decyduje. Jako jeszcze niemowlę, abyś przyjął chrzest. A Słowo Boże mówi, że każdy, kto uwierzy i da się ochrzcić, ten będzie zbawiony. Ty jako osoba dorosła, jako osoba świadoma, to ty musisz podjąć decyzję, że ty tak chcesz oddać Jezus tobie życie. Ja chcę narodzić się na nowo. Ja chcę, aby twój Święty Duch zamieszkał we mnie.
i miał tą pewność, pewność zbawienia, że po śmierci trafię do Ciebie, że po śmierci będę miał życie wieczne. Ja tego doświadczyłem, ja to przyjąłem i ja chcę Wam to dzisiaj przekazać. Abyście się dzisiaj zatrzymali i zastanowili się nad tym, że to wszystko tutaj minie, to wszystko przypadnie, to wszystko będzie spalone. Ale dzisiaj jest dzień łaski i dziś jest dzień zbawienia. Dziś możesz narodzić się na nowo. Dziś możesz mieć pewność zbawienia. Dziś możesz poznać Boga jako Ojca, jako dobrego Tatę. Bóg jest dobry i tylko dobry. Weź dziś podejmij decyzję. Daj się oczyścić świętej krwi Jezusa i zaproś Ducha Świętego, aby ożywił Twojego martwego ducha. Bo to jest dla Ciebie za darmo. Zbawienie, kochani, jest za darmo. I przyjmujesz to przez łaskę, przez wiarę. Nie musisz się starać, udowadniać komuś coś. Co niedziela chodzi do kościoła. To nie chodzi o to. Możesz tu upadnąć na kolana, oddać życie Jezusowi, upamiętać się i nie wracać do starego. Bo kiedy tak zrobisz, to w sercu Ty spokutujesz. Twoja stara natura zostanie przybita do krzyża i wypełni Cię Duch Święty. I co? Z martwych staniesz, powstaniesz z martwych i jutro będziesz inną osobą. Twoje serce wypełni pokój, pewność tego, że poznałeś Pana i Króla i Zbawiciela i jednego pośrednika do Boga Ojca. Ewangelia naprawdę jest prosta. Naprawdę jest prosta i w prosty sposób możesz dziś przyjść do Jezusa i oddać Mu swoje życie. Moglibyśmy tu cały czas godzinami stać i setki Was przechodzić, ale tu chodzi o Wasze otwarte serce i o pragnienie Boga. Jeżeli tylko masz pragnienie poznać Stwórcę, to podejdź tu do nas. Poprowadzimy Cię w modlitwie. Oddasz życie Jezusowi. I doświadczysz Ducha Świętego, doświadczysz przełomu, doświadczysz oczyszczenia. I jeżeli jesteś zniewolony, to odejdzie. Tak odeszło ode mnie. 8 lat byłem uzależniony od narkotyków. Dziś jestem wolną osobą. Jestem oczyszczony. To nade mną nie ma już władzy. Nie ma nade mną kontroli, bo zostałem ożywiony. Jestem prowadzony przez Ducha Świętego, bo jestem z Nim pojednany. Jeżeli jesteś martwy, to grzech nad Tobą panuje. Nie jesteś sobie sam w stanie z tym poradzić i dobrze wiesz. Ja znam to, bo ja to przeżywałem, ja tego doświadczałem. Chrześcijaństwo to jest życie w praktyce, a nie w teorii. A Ty tego potrzebujesz. Potrzebujesz Jezusa, potrzebujesz Zbawiciela. I nie ma kozaka. Ja próbowałem być kozakiem. Miałem konkretne grube maski. I tak samo masz Ty dziś. Ale możesz dziś zrzucić maskę i stać się prawdziwym obywatelem nieba. Gdy Święty Duch w Tobie zamieszka, a On chce. Pytanie, czy Ty chcesz? On się dzisiaj pyta, czy Ty chcesz? Czy Ty chcesz się ze mną pojednać? Za darmo, przez łaskę. To jest łaska, nieważne w jakim jesteś teraz miejscu, w jakim grzechu. On chce się dziś z Tobą pojednać. Chcę nawiązać z Tobą relację. Bo Bóg powołał nas do relacji. Do relacji. Ale stanie się to wtedy. Ta relacja będzie ożywiona. Będzie żywa. Gdy ten Święty Duch wypełni Ciebie. Twojego martwego ducha. I tak naprawdę zobaczysz, jak wygląda relacja z Twórcą.
że możesz sobie w pokoju usiąść i z Nim rozmawiać. Tak to wygląda. I to jest dla Ciebie. Przyjdź i weź to.